konia z rzędem dla tego, kto zgadnie, gdzie dzisiaj nocujemy. Nasza druga plaża w Albanii to plaża Durres. W przewodnikach jest z reguły na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o najładniejsze plaże w Albanii, i można powiedzieć, że to prawdziwa Copacabana. Ja wiem, że tam powiedziałam przedtem, że to jest Copacabana w Albanii, ale to jeszcze nie widziałam tej plaży. Więc cofam tamto i stwierdzam, że to jest plaża numer 1. Jeżeli chodzi o albańskie plaże, chociaż dopiero zaczęliśmy zwiedzanie, no to jeszcze może się ulec zmianie. Jak widać, jest tutaj w miarę ogarnięty teren, nawet ten kawałek, jestem zaskoczona, że jest tak czysto i przyjemnie. I zaraz pokażę Wam widok na miasto. Durres to jest drugie największe miasto w Albanii. Jest początek września, koniec wakacji. Tutaj w Albanii dzieci idą do szkoły w drugi tydzień września, więc ludzi już nie ma za dużo. Pogoda dzisiaj też troszeczkę słoneczko mniej świeci niż normalnie. I tu w środku tej ogarniętej, pięknej plaży są takie jakby niczyje kawałki, gdzie tych leżaczków już takich do wynajęcia nie ma, albo jest ich znacznie mniej, bar jakiś taki mniejszy i parking taki troszkę jakby bezpański. I tu jak widać jesteśmy zaparkowani i tu spędziliśmy dwie noce. Znaleźliśmy to miejsce, gdyż było polecane przez innych kamperowiczów jako najlepsze miejsce w Albanii. No, muszę powiedzieć, że my byliśmy troszkę rozczarowani. Nie jest tutaj tak malowniczo jak w innych miejscach, które żeśmy odwiedzali. Tak więc chcecie, to przyjedźcie, ale ja osobiście nie polecam. Albania jest 10 razy mniejsza niż Polska, więc można ją sobie zjeździć wszerz i wzdłuż, dosłownie nawet w ciągu tygodnia, bez problemu. My w takim razie postanowiliśmy, że nie będziemy siedzieć tutaj na tym wybrzeżu, które tak nie bardzo nam się podoba, i odbijemy sobie przez Tiranę i pojedziemy zobaczyć jezioro Ohrid. Bardzo dużo dobrego słyszeliśmy, szczególnie tutaj właśnie o miejscowości Pogradec,
że koniecznie tam trzeba pojechać i zobaczyć, więc postanowiliśmy, że przetniemy sobie tutaj w ten sposób, a potem odbijemy na plażę i zaczniemy od Vlora i pójdziemy w dół Saranda, te miejscowości, które są bardziej malownicze. Znalezienie miejsca do zaparkowania i przenocowania w Albanii naprawdę nie należy do trudności. To jest wielki plus tego kraju, no i to, że można tutaj legalnie wszędzie przenocować. My znaleźliśmy to fajne miejsce, które jest zaledwie 10 minut od samego centrum Tirany, bardzo, bardzo szybko. Nie jestem zwolennikiem dużych miast, ale będąc w pobliżu, głupio by było nie zajrzeć i zobaczyć, jak wygląda centrum Tirany. Dookoła wielki plac budowy, co być może słychać w tle i na pewno będzie widać na filmach. Nam przypomina Albania, cała Albania generalnie, tak trochę Indie. Tak więc jak ktoś nie był jeszcze w Indiach i się zastanawia, jakby się tam czuł, to myślę, że warto przyjechać do Albanii i zobaczyć, jak tutaj się będziecie czuć. Jeżeli potraficie unieść się ponad to, że jest trochę brudno i trochę biednie i czasem nawet widać jakieś żebrzące dzieci na ulicach, no to jak Wam to nie przeszkadza, to myślę, że będzie się Wam bardzo podobać, bo kraj jest bardzo ładny. Poruszanie się po drogach też przypomina poruszanie się po drogach w Indiach. Jak się zmieścisz, to znaczy, że można jechać. Pasy nikomu nie przeszkadzają, żeby sobie swobodnie zmieniać. O, proszę bardzo. Uległy wypadkowi jakiś czas temu. O, proszę bardzo. Takie miałam prawie monokle. Tak więc korzystając z tego, że jesteśmy w dużym mieście, w niedrogim kraju, zamówiłam sobie nowe okulary. I proszę bardzo, wyobraźcie sobie, ile trwa tutaj zrobienie okularów? 2 godziny. Tak, 2 godziny, dokładnie. Tak więc fajnie badają wzrok, zrobią piękne, takie jak u nas, i po co przepłacać, można mieć za połowę ceny. Tak, poza tym w Tiranie niewiele jest do zrobienia, tak więc jeżeli macie mało czasu, to myślę, że można sobie odpuścić Tiranę i zobaczyć ciekawsze miejsca. Jeżeli macie nadmiar czasu, tak jak my, i Wam się nie spieszy, no to można sobie tam pojeździć po mieście. My pojeździliśmy skuterkiem wczoraj tak dookoła, tak żeby sobie poprzyglądać. Mol.
kontroli, pilnuje naszego podwórka, żeby nam tutaj owce nie powłaziły. Nasza sielska anielska misuwa w Tiranie, która jest jak makiem zasiał przez cały dzień, w nocy zmienia się w miejsce schadzek tutejszej młodzieży. Słuchajcie, dyskoteka, normalnie jeden samochód za drugim podjeżdżają i mają super fan do 4 w nocy. A potem, jak oni wszyscy pojadą, to uruchamia się kogut. No, więc zapomnijcie o tym, że możecie pospać.